Tyle kłamstw, ale zacznę może od początku, od wczorajszej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Szanowny panie marszałku, pani minister, Wysoka Izbo. Pani przewodnicząca, sprawozdawczyni powinna powiedzieć tak naprawdę, jak wyglądała ta wczorajsza komisja. Po pierwsze, wnosiliśmy na tej komisji, żeby równocześnie z tym rządowym projektem procedowany był projekt poselski, który składaliśmy jako Koalicja Obywatelska, który miał nadany numer druku i też był skierowany do komisji. Zawsze była taka praktyka. Tym razem nie byliście w stanie procedować tych projektów razem. Różnica tylko od 1 czerwca. Natomiast najciekawsze tej komisji, szanowni państwo, było to, że naprawdę my jako cała opozycja z lewicy, z PSL-u, z koalicji, naprawdę mówiliśmy merytorycznie, zadawaliśmy bardzo merytoryczne pytania. Dostawaliśmy tylko polityczne odpowiedzi. Być może dlatego, albo nawet jestem przekonana, że to był prawdziwy powód, bo były kamery państwa telewizji i chodziło o włas polityczny, o wasz polityczny przekaz, żeby mówić, co uważamy na temat 500+, choć mówiliśmy, nawet osobiście mówiłam, że to jest jeden z ważnych elementów polityki społecznej. I zawsze tak mówiłam i będę tak mówiła. Ale już szczytem hipokryzji, kłamstwa była wypowiedź pani minister rodziny i polityki społecznej. Potrafiła powiedzieć pani minister, że poprzedni rząd nie wprowadził żadnego programu. Żadnego, pani minister. No naprawdę wstyd, po prostu wstyd. Więc może po kolei. Roczny urlop rodzicielski. Rządziliście w 2007 roku. Ile wynosił? 18 tygodni. Jak wam przekazywaliśmy, czy braliście po nas władzę? 52 tygodnie. Urlop ojcowski. Świadczenie rodzicielskie 1000 zł dla studentek, bezrobotnych, rolniczek. Program Maluch, którym się pani tak chwali, to program wprowadzony przez rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Wy jeszcze zabraliście z tego programu dofinansowanie do niań. I proszę bardzo, w 2007 roku liczba żłobków, klubów i dziennych opiekunów wynosiła za waszych rządów 373, 2015 2910. Dalej, Karta Dużej Rodziny, ulgi podatkowe na pierwsze dziecko 1100 zł, na drugie 2000, na trzecie i kolejne 2700 na każde kolejne dziecko. Łącznie to dofinansowanie, czy też odliczenie mogło nawet wynosić 9,6 tysięcy. Przedszkole za złotówkę, bezpłatne podręczniki. No naprawdę, naprawdę trudno jest to przeczytać, tylko w tak haniebny sposób państwo kłamiecie. To jest po prostu nie... Ja jestem wiele lat w tym Sejmie, ale nigdy nie było takiej sytuacji, żeby minister nie widział polityki prorodzinnej, która powinna być ponad podziałami. Maluch jest tylko Maluch Plus. Nie było wcześniej Malucha. Ano pani minister był. Pani się chwali rekordową kwotą w tym roku. W ubiegłym roku nawet złotówki nie było na ten program. Ale pytanie dotyczyło moje na komisji wczoraj o demografię. Dobre pytanie, bo państwo mówiliście, że kiedy wprowadzaliście 500+, mówiliście tak, dzięki temu programowi to urodzi się w 2022 roku 371 tysięcy dzieci, ale państwo eksperci mówili, w takiej wersji optymistycznej, gdyby tego programu nie było, to tylko 314 tysięcy się dzieci urodzi. Ile się urodziło w 2022 roku? 305 tysięcy. Więc my dlatego pytamy, zgadzamy się z programem 500+. Jest to dobry program, ale nie rodzą się dzieci. Mało tego, 68% Polek zapytanych przez CBOS w wieku od 18 do 45 roku życia, czy planuje mieć dzieci, mówią, że nie planuje. Więc my się pytamy, zgadzamy się z programem 500+, będziemy go oczywiście kontynuować, ale pytamy się, czy macie pomysł na politykę prorodzinną, demograficzną. Przepraszam bardzo na chwilę, pani poseł. Czy ja mogę panie prosić o ciszę? Proszę panią o spokój. Czy pani mnie słyszy? Dziękuję serdecznie. Bardzo proszę. Czas leciał, więc jak nie zdążę, to tylko poprawkę chcę uzasadnić. Więc my dzisiaj dajemy wam szansę. Wczoraj na komisji nie dało się rozmawiać, bo na tej komisji się nie da rozmawiać. Więc dzisiaj dajemy państwu jeszcze szansę, składając poprawkę. Przepraszam panią bardzo, ja pani przedłużę czas. Czy ja mogę prosić o ciszę? Panią proszę o ciszę.
Słyszy pani mnie? Nie, panią z tyłu. W związku z Słyszy tym... Słyszy pani, tak? W związku z tym bardzo proszę w spokoju słuchać. Przyjdzie pani kolej, będzie pani miała swój głos. Czy pani to zrozumiała? Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo, przedłużam pani czas o minutę. W związku z tym, że wczoraj nie mieliśmy nawet możliwości, żeby nasz projekt złożony przez Koalicję Obywatelską był procedowany, wbrew, można powiedzieć, parlamentarnemu zwyczajowi, składam poprawkę, żeby ten projekt świadczenie 800+ weszło w życie tak, jak w projekcie planowaliśmy, czyli z dniem 1 czerwca. I wnoszę o to, żebyśmy mogli nad tym pracować. Jednocześnie informuję, że złożyliśmy poprawkę do nowelizacji ustawy budżetowej, która zabezpiecza te środki. Mówimy sprawdzam. Właśnie chodzi o to, żeby te pieniądze były tu i teraz, jeśli wam zależy na polskich rodzinach, a nie żeby były dopiero wtedy, jak ludzie zagłosują przy urnach wyborczych. Trzeba rodziny traktować poważnie, a nie żeby one były przedmiotem szantażu wyborczego. Stąd, panie marszałku, składam niniejszą poprawkę. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, pani posłanko.